Po raz pierwszy na kampie najmłodsza grupa podstawówki rocznik 2002 i młodsi, czyli 2-3, 2-4, a jest ktoś z rocznika 2005? Andrzej! Polecacie w przyszłym roku swoim młodszym kolegom, żeby tu przyjechali? A co im polecicie najbardziej? Że co tu jest fajnego? Jedynie. Ja nie zawsze jestem, co? A treningi, jak ciężkie dla was? Jest ok? Banalne? A jakie drużyny reprezentujecie? Każdy? Washington? Ale. A jakbyście mieli wybierać drużyny z Polski, PLK, kogo byście wybrali? Kogo? Stelmet. A wy co? Stelmet wszyscy by wybrali. A z Euroligi kogo byście wybrali? Barcelonę? A chcielibyście, żeby was kamp odwiedził Marcin Gordat? A bierzecie udział w kampach Marcina Gordata? Kto brał udział w kampie Marcina Gordata? Ręka do góry. Dlaczego tak mało? Idziemy. Jest wiele, wiele konkursów różnych, możecie brać udział w nich. Tylko trzeba zaglądać na stronę. No. A ty jesteś najsilniejszy, musisz nieść tą wodę, ale będziesz chyba się zmieniał z kimś. Witam serdecznie. Jeden dzień. Z Grójca przyjechałeś tu. Od Zbiego się dowiedziałeś o kampie, prawda? Co? Od Zbiego się dowiedziałeś o kampie. Wybrali się tu w drafcie z numerem 1? Tak. To czym zachwyciłeś tutaj trenerów? Technikum słyszałem, tak? No. A to jest kamera? Kto tu wygra ten kamp? Nie wiem. Lejkarci! A jakbyś porównywał te treningi z treningami w Grójcu, to różnią się czymś? No, chyba jest więcej takich ćwiczeń z piłkami takich technicznych. Aha, technicznych więcej. Zawsze się coś nowego nauczysz, prawda? No. Podłapiesz, fajnie jest czasami zmienić trenera, otoczenie, poznać nowych kolegów. A z kim się najbardziej zaprzyjaźniłeś tutaj? Nikim. Z kim? Nikim. Nie wierzę. A ty, przyleciałeś z Rosji, tak? Z Moskwy. Samochodem 24 godziny. A skąd się dowiedziałeś tam w Rosji, że tu jest taki kamp w Polsce? Ja jestem Polakiem, ja z Polski przyjechałem do Rosji. Aha, ale mieszkasz w Rosji już dosyć długo. 2 lata. No, dobrze. Na pewno w przyszłym roku może być ten junior cup dla najmłodszych, może być większa grupa. No. Tak myślę. Fajny ośrodek. A nie brakuje wam troszkę takich rekreacyjnych rzeczy? Typu wyjście na plażę albo na coś. No może trochę nad jezioro, ale jutro pójdziesz. Tu starci, dlaczego wy nie macie czerwonych koszulek? A, czyli jesteście przygotowani. To dobrze, już myślałem, że zapomnieli. Na co dzień mieszkasz gdzie? W Bułgarii? Tak. Powiedz coś po bułgarsku. Ale tu rozmawiasz ze wszystkimi w języku angielskim, tak? Aha. Jestem Bułgarin i gra basketball. Super. Jestem Bułgar. A w jakim mieście w Bułgarii mieszkasz? Co? W jakim mieście w Bułgarii mieszkasz? Gdzie? W mieście, jakim mieście? Gorat. Mieście? No, w Sofii albo Sofia, tak. W Sofii, za Sofii jesteś. Dobra. Tu już gimnazjaliści maszerują. Nieźle się prezentujecie. Widać, że to gimnazjum. Ale nie ma wzrostowców. Gdzie są chłopcy po 2 metry? Nie przyjechali na kamp? Tutaj. Co, gdyby kózka nie skakała, to by? Nie. Co z tą rączką? Kolega mi wypił. Ale wyzdrowiejesz. Takie fajne rejestracje.
Też są chłopcy z Lubuskiego, zapomniałem pozdrowić, nie? No. To jest okolice. Sulaków, Zielona Góra, Międzyrzecz, jeśli się nie mylę. Tak. Tu koledzy też są z Międzyrzecza. No ładnie. Ale Lubuskie ostatnio koszykówką stoi, nie? Stelmet rządzi. Coraz większy boom na koszykówkę. Nowa Sól. Nowa Sól też, Żary. Gimnazjum Mistrzostw Polski, drugi rok. Nie wiem. No gratuluję. Osa była. Ja ci dam. I trenerzy. Zmęczeni już tym draftem. Czwarty turnus. Nigdy nie jesteśmy zmęczeni. Nigdy dość. Nigdy dość koszykówki. Ale poświęcacie wasz czas wolny, wasz urlop? Oczywiście, jak najbardziej. To dziękujemy wam bardzo. Też grupę zamykają najwolniejsi zawodnicy. Co tak na końcu? Wiesz, że ja to wszystko nagrywam, nie? Możesz w tej chwili pozdrowić, kogo sobie życzysz. Tą osę, którą dogoniłeś. No, możesz pozdrowić, powiedz, że kogo pozdrawiasz. Kogo pozdrawiasz? Osę. Nie, ale tak na serio. Dobra, to na koniec mój stary numer. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej. Z Draft Campu, z Brodnicy. Pozdrawia Zibi i... Jeremi.